Jesteście tancerkami zawodowymi? Tak. Aha, super. Jest taki odcinek, który się nazywa Jubel. Ja i moja sąsiadka Peździechowa wyjeżdżamy do Warszawy. Kiedy wracamy pod koniec odcinka, to między innymi te panie, w jakim stanie, zobaczycie w odcinku. Będą szalały z naszymi mężami i sąsiadami. Czyli po prostu będzie jubel. Dziewczyny, już są tekst znamy, nauczyliśmy się tekstu. Nie. Gdzie jest Marian Paciuk? No. Muszę przyćwiczyć. Będę jeszcze ćwiczyć. Super, to czekamy na was. Na razie wam dajemy spokój, bo macie trochę czasu. Ja jestem zawsze zdenerwowana, jak przychodzą takie dziewczyny na plan. Bo ja też taka byłam, ale to było 30 kilo lat temu. Ode mnie, żebyśmy nie porównywali. Do zobaczenia. Przyjechał do nas artysta z Warszawy. Dzisiaj mamy w ogóle same gwiazdy. Tomek Sapryk rozmawia. Załatwia sobie jeszcze coś innego. Pewnie już jest po obiedzie. Gra tu dziennikarza. A teraz wchodzimy do studia numer 3, gdzie kiedyś była kręcona galeria, gdzie jest kręcona pierwsza miłość, a teraz są kiepsy. Chodźcie. Tu siedzą dziewczyny, tancerki. Widzieliście już, one ćwiczyły. Marian. Ale teraz dziewczyny już są zrobione. Panoramujemy te nogi. Panorama na nogi. Nie, ja sobie dopiero od... Wszystkie proszę portrety dziewczynom zrobić. Piękne. W pomimiarze nocy. Słuchaj, ty się uspokój. Dziewczyny pewne są nieletnie, bo tak wyglądają. Oczywiście, że... A mówisz, że co, że nie? No dobrze, nie. Wchodzimy do studia. Tylko pewnie po cichu. I zobaczę, czy można zajrzeć, czy nie. Można zajrzeć. Marta, Maciek, przestawiają się? Tak. Przestawiają się, zobaczymy jak się przestawiają. To jest to właśnie wielkie studio, w którym tylko mogła być zagrana galeria. Ja tu pomogę. Zobaczcie, to są ściany z galerii. Jak wcześniej mówiłam, po tych pomostach można chodzić. Tutaj jest pokój aktorski, jest akurat pusty, to możemy go pokazać, bo aktorom nie będziemy przekazać później. Tutaj... Jak już wyjdziemy z garderu, pomalowani, ubrani, to tutaj powtarzamy te teksty. To są materiały wszystkich. Tutaj nie odpoczywamy. Tu jest jakby pracownia, kiedy już się zbierzemy do konkretnej sceny. Tu jest ten green box, który już pokazywałam. Na green boxie się nagrywa te wszystkie efekty specjalne. Jeżeli ten materiał jest niebieski, to się nazywa to blue box. To jest już po poprzedniej scenie. Tu są rekwizyty. Też tam zaglądaliśmy. Pewnie się będą denerwować, ale może nikogo tu nie ma, to nas nie wyrzuca. Pusto chodzi. Nie, to jest Stefan, ale Stefan pracuje, nie przeszkadzamy ci. Wygląda to na bałagan, ale to wszystko jest kontrolowane. Stefana już poznaliście, bo Stefan czasem się przenosi ze swoimi scenariuszami i też musi wiedzieć, to nikt mu nie podpowiada, co ma przynieść. Stefan wie na przykład, tu jest mnóstwo kwiatów. O rekwizyterze muszą pamiętać, w której scenie, który bukiet dla którego aktora. Bo tłumaczyłam wam kiedyś, że my nie kręcimy linearnie. To znaczy, że nie kręcimy jednego odcinka od pierwszej do ostatniej sceny, tylko kręcimy na przykład z 12 czy 15 odcinków wszystkie kuchnie. Potem na przykład wszystkie sypialnie. Potem musimy to tak dopasować, żeby statyści, aktorzy gościnni z innych miast mieli czas i żeby to się wszystko razem posklejało. Trudna sprawa. No i właśnie tutaj Stefan ma biuro, zresztą nie tylko Stefan, ale Stefan to jest pan magister i tutaj on tym zarządza. Pokazywałam już wam chyba reżyserkę, ale z tamtego pokoju. Spróbujemy zaglądnąć, dużo nie będę gadać, to tylko spanoramujemy i pokażemy jak wygląda reżyserka. Proszę, reżyser w reżyserce, ale nie czyta gazety. Czyta scenariusz, sceny pewnie, którą będziemy grali. To już nie ma. Teraz właściwie jesteśmy na podwórku kiepskich. Gdybyśmy otworzyli to okno, które nie ma szyby, to jesteśmy w moim dużym pokoju, w salonie. Stąd czasem krzyczę.
Wtedy tu jest ustawiony green box za waszymi plecami, za kamerą. Pokazujemy albo park, albo budynek. Moje osobiste kwiaty, które nie wiem jakim cudem jeszcze tu rosną. I teraz się przestawiamy. Przechodzimy przez kuchnię. Kuchnia dzisiaj nie pracuje. Nie gramy, więc stoi wszystko, co może. Przepraszam, możemy pokazać coś w szafkach? Jeszcze? W szafkach kuchni. Praktycznie, pewnie, że możemy pokazać, co jest w szafkach. W kuchni jest, powinno być w kuchni. A ja u siebie w Legnicy, bo tam teraz mieszkam. Zresztą to jest moje rodzinne miasto, więc właściwie wróciłam. Mieszkam dopiero ponad 4 lata, natomiast w tej kuchni z tym wszystkim mieszkam lat 15, więc tu nie mam problemu, żebym w tej chwili sięgnęła po talerz czy po cokolwiek innego, a u siebie w mieszkaniu mam. To odgłosy budowy dekoracji. Kuchenka, jeżeli jest potrzeba, to jest podłączana. Palniki są specjalnie podłączane, bo ona jest płytacja wewnętrzna. No w szafkach są różne rzeczy. Trochę bałaganu, jak tu w kiepskiej kuchni, ale talerze, garnki. Ta szafka rzadko gra, więc pod niej ktoś specjalnie gwoździami przybił. Szafki w dużym pokoju właściwie w szafkach. To nie ma nic większych szafek, jest pozabijana gwoździami. Uwaga, próg. Tu już byliśmy. Tu pokażę, jaka jest zdrada. Na podwalu, kiedy graliśmy, tutaj stał w tym miejscu prawdziwy piec, prawdziwy kaflowy. Nie można go było rozebrać, więc rekwizytorzy, szefowie budowy dekoracji postawili to. Słuchaj, że to jest gipsowe. Natomiast, bardzo duża ciekawostka, wszystkie ościeżnice, czyli drzwi, cała rama drzwi, jest kupiona z tamtego mieszkania na podwalu, gdzie kręciliśmy 15 lat temu. Pokażemy może tą ościeżnicę. Ona jest naprawdę z podwala. I to jest naprawdę prawdziwe drewno. Stamtąd odkupione od właścicieli tego mieszkania. A, to oczywiście. Moja sypialnia. Moja szafa. Pusta, czasem w niej coś jest. Nasze walizki. Tutaj Ferdek czasem sobie piwo. No, tym razem nakryłam go na czymś innym. Taka skrytka, prywatna ofertka. Szybki. I tutaj Kaufhold. Kolega Kaufhold właśnie robi dekoracje. I mówi kurde, mówi na K, na H, na P, także zejdź mu z oczu. Bo ja chciałam zapytać, czy kolego, te lampki będą świecić, prawda? W trakcie sceny. Nie? Kłamie. Kłamie jak pies. To oczywiście spialnia. Przybory. A tu znowu, to niby nic. Dorośli faceci, proszę zobaczyć. Janek w zawodzie. Siwy człowiek. Siedzi i dmucha balony. Jest wtorek, za oknem pada deszcz. Nie ma jeszcze 15. On się w takim kroku. Dorośli normalni faceci, my się czasem tak zastanawiamy, co my tu robimy. Ale możemy mieć na przykład po prostu w czerwcu Sylwestra. Skrypt, jak jest nie na tej ręce zegarek, albo grzywka nie na tą stronę, to ta pani jest od tego, że tam pies Baskervillów siedzi i pilnuje tego wszystkiego. Wyjada paluszki, które są i dlatego ta produkcja tyle kosztuje. Dlatego dałoby się troszeczkę przeciąć ze 120. To panorama, ja nie kupię. Podsłuchujemy ich. Nie brałem takich. 60 jest skarbarza. Ja nie brałem takich. Dlaczego? Ja przyniosłem ze swoich zasobów. Artyści sobie teraz siedzą, gdzieś z boku gadają głupoty, a tu po prostu sztab pracuje. Gdzie jest ten papier? Nie, ale to mieszanie. To jest. To znaczy, że jest za jasno, jest rozświetlona kamera bardzo. Ta dziura tutaj czasem jest prowadzi do sypialni, ale tutaj stawia się czasem kamerę i stąd jest ujęcie i zbliżenie na mnie leżącą w łóżku. A ja udaję, że to nie kamera, tylko ściana.
Nieźle, nie? Co? Czary w telewizji. Gotowe, tak? To ja muszę już się robić. Już zmienię. To na razie. Wy jeszcze możecie sobie popatrzeć. Ja muszę pomknąć, żeby dołożyć buty, dołożyć trochę makijażu na paszczę, ale potem się zobaczymy. Cześć.